Wojciech Janusz kontra Marcin Wójcik. Ta walka dla Wojtka będzie trudnym egzaminem i po tej walce dowiemy się, czy Wojtek w przyszłości ma szansę zostać gwiazdą naszej federacji i walczyć o najwyższe trofea. Jeżeli chodzi o mnie, to mam tak ustawioną psychikę, że za nic bym nie oddał zwycięstwa i wiem, że zrobię wszystko, żeby po prostu wygrać. Jeżeli odpuszczę jakikolwiek etap w cyklu przygotowań, jeżeli odpuszczę jakikolwiek trening, to wyjdę i przegram i stanie mi się krzywda, tak? I już ma swojego rywala. To jest to, co kocham, to są moje marzenia, cały czas je spełniam, realizuję. I no i muszę wygrać. W ogóle nie myślę o porażce, nie myślę o tym, że mogę przegrać, nie myślę o tym, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce. Myślę tylko o zwycięstwie i o tym, że muszę to wygrać. Nie ma innej opcji. Marcin Wójcik będzie egzaminatorem dla Wojtka, a jak wiemy, jest on bardzo surowy. No, czuję się już na tyle dobrze w parterze, w zapasach, że uważam, że jestem kompletny. Ostatnie 3 walki też wygrałem w pierwszej rundzie i wydaje mi się, że to już od 2 lat mniej więcej już jest taki dobry okres na to, że mogę startować na dużych galach. Uważam, że no, kto lepiej się przygotowuje, kto ma lepszą dyspozycję danego dnia, każdy daje z siebie 100%. Ten wygrywa i to jest wszystko.